Słuchajcie, jedziemy obok długiego bagna. Dosłownie nic nie wiem o tym, ale wam opiszę później, co to jest i jak to jest. Jeździmy cały czas po singlach, ale długie bagno, tam była adnotacja o tym, ciągnie się kilometrami. O, do Palmiry jeszcze nie dojechaliśmy. No to dawaj, dalej do przodu. Ja już po prostu krew z siebie wysysam. No nic, trzeba jechać. Wjeżdżamy do Muzeum Kaźni Polskiej Inteligencji i Polskich Sportowców. Elewacja przypomina ślady po kulach. Miejsce też nazywa się Wielkim Dołem, z uwagi na to, że były tu niedaleko składy amunicji, które zostały wykryte przez Niemców, dlatego Polacy je wysadzili. I w którym roku wymordowano tutaj inteligencję i sportowców? Prawdopodobnie od 1943 roku. A, czyli pod koniec II wojny. Tak. To jest ciekawe. Ku czci pomordowanych na koniec mszy świętej modlitwę odprawia pop i rabin. I wszyscy, bez znaczenia jakiego są wyznania, jakiej religii, modlą się razem. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować. Jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Morawiecki, co ty na to powiesz? Te trzy krzyże symbolizują osoby rozstrzelane, które mają rozłożone ręce przed egzekucją. Tutaj podejdźmy, proszę, Kamilu. Dajmy poczytać widzą historię na temat cmentarza w Palmirach. Od 1939 do 1941 roku łącznie 2115 osób. Między innymi spoczywa tutaj olimpijczyk Janusz Kusociński oraz Maciej Rataj, marszałek Sejmu. A teraz chwila ciszy dla tych, co odeszli. Temat bardzo aktualny, moi drodzy, ponieważ oni tutaj dostawiali ołowiane kulki w głowę, tak jak w Katyniu, za to, że byli patriotami, że byli Polakami, że byli Polakami. Nie dali się złamać. A teraz wielu naszych Polaków, inteligencji, jest zaszczuta i dostaje po prostu biochemiczne strzały na własne żądanie. 2115 ofiar. Jak widzicie, możemy pojechać. Nie tylko krzyże katolickie, ale także merkaby są, krzyże prawosławne. Każdego wyznania. No cóż. Flaga dalej porusza się. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Warto odwiedzić to miejsce, moi drodzy. Uświadomić sobie pewne karty historii. No, my jedziemy dalej. Komary po prostu nas zarzynają. No to słuchajcie, na sportowo, Surgo Polonia, Holstein Polsko. Przy grobie Kusocińskiego. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. Moi drodzy, jedziemy dalej ku nowej przygodzie. Czas zwiedzać Polskę, a komary nas zarzynają. Pomóżcie wybrać kolejne miejsce, do którego pojedziemy, dobiegniemy, dopłyniemy. Jest wiele różnych środków transportu. Można dojechać samochodem, dolecieć samolotem. Mam znajomych, którzy mają awionetki, małe samoloty. Nie trzeba płacić za nie, tylko za wachę, a to jest nawet taniej niż za paliwo do trabanta. Tym bardziej, że prędkość przelotowa jest całkiem spora. Dokładnie, no ostatnio byliśmy
z Maćkiem na Mazurach, kąpać się w przerębli i złowić rybę. I paliwo nas kosztuje... A nie, cruiserem. Takim nośnym do 450 kg, dwuosobowy. I paliwo wiesz, że nas kosztowało? Nie wiem. 200 zł. Spoko. Dolecieliśmy na Mazury. No bo lotnicze paliwo jest 30... ponad bardzo złote za litr. Tak? Nie, normalne paliwo. Normalną 95 wraliśmy do baku, do samolotu. I polecieliśmy w tom i z powrotem tego samego dnia. W jedną stronę 45 minut, a w drugą stronę chyba 38. Ale na Szymanach lądowaliście czy gdzie? Tak. Rewelacja. I tam jest dla cywilnych, tak? Samolotów tak. Jakiś pas wyznaczony. Jest, jest. Można normalnie. Ja tam do Szczytna jeżdżę, no to przecież do Szczytna to ile jadę? 2 godziny, słuchajcie. O, a samolocikiem będzie o wiele szybciej. Zatem, moi drodzy, wymyślcie kolejne miejsce, gdzie się udać, z kim się udać. Może z Kubą się uda, może z kimś innym, może z Wami. I zwiedzamy, pokażcie Polskę taką, jaką lubicie, taką, jaką znacie. Bo jak długa i szeroka, taka jest piękna nasza Polonia. Au, wielkie au. No to lecimy, orły i sokoły, no i owce i barany. No i wracamy. Krótka, długa ta przygoda, ale bardzo treściwa. Bardzo fajnie się pedałuje. No i można by się udać tam, gdzie można by popedałować. A wy jak myślicie? No, jedziemy dalej. Ciężko jest tak jechać i nagrywać. Może mamy jakiś inny sposób, pomyślcie, jakby to uprościć. Chociaż taki kadr też jest fajny. No, podoba mi się. Jest wyczynowo. O, jaki akwen. Już zbliża się zachód słońca. To jest czas śpiącego zaskrońca. A my podjeżdżamy pod chatę, gdzie są grane filmy bollywoodzkie w Polsce, w Łomiankach. Pokażę Wam zza płota, jak to mniej więcej wygląda. Przepiękny pałac, można by powiedzieć, zamek. Ile się uda zobaczyć, tyle Wam pokażę. Zobaczcie, podwójny płot, bardzo wysoki, kamera, można pomachać. Ale co można zobaczyć tutaj? Wow! No to więcej Wam nie pokażę. Może kiedyś będzie okazja, aby tam wejść i użyć co nieco. Ale tak to wygląda. Filmy bollywoodzkie tutaj w Polsce, w Warszawie.